Gigantyczna sensacja. Bayern wyrzucony z pucharu przez drugoligowca. Holstein Kiel, Bayern Monachium 2-2, karne, 6-5 w meczu 1-16 finału Pucharu Niemiec. Bayern Monachium sensacyjnie odpadł z drugoligowym Holstein Kiel w 1-16 finału Pucharu Niemiec. Bawarczycy dwukrotnie prowadzili, ale stracili bramkę w ostatniej minucie gry i zremisowali 2-2. W karnych lepsi okazali się gospodarze. Sensacja stała się faktem. Bayern długo prowadził 1-0, a potem 2-1, ale ostatecznie zremisował 2-2 z Holstein Kiel i o awansie decydowały rzuty karne. Wszyscy, łącznie z Robertem Lewandowskim, strzelali bezbłędnie, aż do swojej próby podszedł Marc Rocca. Bramkarz Kiel obronił strzał Hiszpana i dał swojej drużynie sensacyjny awans. Do końca nie było wiadomo, czy Robert Lewandowski zagra od pierwszej minuty w środowym spotkaniu. Napastnik Bayernu miał odpoczywać, ale w ostatniej chwili kontuzji doznał jego zmiennik Erik Maxim Choupo-Moting. Ostatecznie trener Hansi Flick zdecydował się dać odpocząć także lewemu, grając bez nominalnego napastnika. Środowym rywalem Bayernu był Holstein Kiel, wicelider 2. Bundesligi. Pierwszą groźną akcję Bawarczycy przeprowadzili w 8. minucie. Po akcji Sane Thomas Müller wycofał piłkę do Joshua Kimmicha, który mocno uderzał z 18. Niemiec minimalnie się pomylił. Niedługo później Bayern wyszedł na prowadzenie. Thomas Müller podał głową do Sergea Gnabry'ego i wydawało się, że bramkarz spokojnie złapie piłkę. Ten interweniował jednak tak niefortunnie, że sprezentował futbolówkę Gnabry'emu. Napastnik nie mógł chybić z najbliższej odległości. Jak pokazały powtórki, gol mógł nie zostać zaliczony, bowiem Gnabry znajdował się na minimalnym spalonym. Mecz rozgrywano jednak bez systemu VAR i sędzia nie mógł naprawić swojego błędu. Gnabry był bardzo bliski podwyższenia prowadzenia w 27. minucie. Jego strzał sprzed pola karnego okazał się odrobinę niecelny. Przed przerwą role się odwróciły i tym razem Müller był w doskonałej sytuacji po podaniu Gnabry'ego. 31-latek z bliskiej odległości uderzył jednak ponad poprzeczką. Niewykorzystana szansa Müllera zemściła się niemal natychmiast. Bayern stracił bramkę w swoim stylu, po długim podaniu za plecy obrońców Finn Bartels pokonał Manuela Neuera w sytuacji sam na sam. Chwilę później mogło być już 2-1 dla Holsteinu. Jaesun Kliff wpakował piłkę do bramki, ale sędzia słusznie odgwizdał spalonego. Do przerwy utrzymał się wynik 1-1. Druga połowa ledwo się rozpoczęła, a Bayern już wrócił na prowadzenie. Geniuszem błysnął Leroy Sané, zdobywając absolutnie cudowną bramkę z rzutu wolnego. Strzał z lewej nogi wylądował w samym okienku bramki. Bayern w teorii kontrolował sytuację, ale rywale regularnie kontratakowali. Wreszcie po godzinie gry Jamal Musiala uderzył mocno z przedpola karnego, a Holsteinu ratował słupek. Lewandowski na boisku pojawił się w 74. minucie razem z Douglasem Costą. Polsko-brazylijski duet zmienił Jamala Musiale oraz Leroya Sané. Bayern już witał się z gąską, gdy w 5. minucie doliczonego czasu gry drugoligowiec wyrównał. Hauke Wachl był zupełnie niepilnowany w polu karnym i strzałem głową pokonał Neuera, doprowadzając do dogrywki. Po piłkarzach Bayernu wyraźnie było widać zmęczenie sezonem i brak świeżości. Dopiero w 101. minucie szansę w polu karnym miał Kimmich, jednak trafił w poprzeczkę. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. O awansie rozstrzygnęły rzuty karne.